Jarek, dzisiaj po pauzie w meczu z Lechem Poznań wróciłeś do pierwszego składu i wróciłeś do systemu, w którym chyba czujesz się bardzo dobrze, czyli w systemie z trzema środkowymi obrońcami. Jak ocenisz to spotkanie ze swojej perspektywy i jak ocenisz swój występ dzisiaj? Przede wszystkim bardzo wyrównana pierwsza połowa, bo zarówno Wisła, jak i my stwarzaliśmy sobie sytuację i myślę, że taka 50-50, natomiast w drugiej połowie my przejęliśmy inicjatywę, skutkiem czego było to, że ten mecz dzisiaj wygrywamy. Bardzo ważna bramka przed przerwą, super akcja, super zachowanie Kuby, super wrzutka od Alana, także no naprawdę dzisiaj graliśmy w piłkę, dzisiaj pokazaliśmy nasz potencjał, to, że czujemy się mocniej, po prostu piłkarsko, świetnie rozgrywamy od tyłu, jesteśmy w stanie naprawdę rywalizować z każdym w tej lidze. Przede wszystkim cieszę się z tego, że ten mecz wygraliśmy, bo już jakby od dłuższego czasu czekam na to zwycięstwo w Parwa Zagłębia. Bo już naprawdę długo czekam na ten mecz, który przyniesie 3 punkty i dzisiaj to się stało na bardzo trudnym terenie, na drużynie, która jest w czołówce jakby tabeli, która jest w gazie, także no bardzo, bardzo fajnie zwycięstwo, przełamaliśmy taką pasę na Wiśle Kraków, bo tej w historii Zagłębia no bardzo rzadko odnosiliśmy zwycięstwo, a dzisiaj się udało, także no na pewno na święta rozjeżdżamy się w rewelacyjnych humorach. Jarek, kończy się rok, to czas oczywiście podsumowań. Jaki to był rok dla Ciebie? Bo chyba spośród zawodników, wszystkich zawodników Zagłębia, to Ty możesz ten rok zaliczyć do najbardziej udanych, bo wskoczyłeś do składu i jesteś podstawowym zawodnikiem Zagłębia, bo zadebiutowałeś w reprezentacji Polski, byłeś podstawowym zawodnikiem podczas Mistrzostw Europy U21 w Polsce. No chyba trudno sobie życzyć czegoś więcej od tak młodego zawodnika jak Ty. Tak, na pewno rok się zaczął nie najlepiej dla mnie, bo na wejście w pierwszym meczu w tym roku kontuzja, dość poważna, później kilka miesięcy przerwy. Natomiast no, później rozwinęło się to aż nad niespodziewanie, jakby fajnie, regularna gra tutaj, powołanie na młodzieżowe mistrzostwa, później kolejne fajne spotkania, Barwa Zagłębia, bardzo dobry początek w naszej lidze, co skutkowało później jakby powołanie do pierwszej reprezentacji, tam też bardzo fajne 2 występy. Myślę, że naprawdę bardzo cenne doświadczenie zebrałem w tym roku, bo grałem na różnych frontach, z różnymi przeciwnikami. Myślę, że mogę ocenić to jako jeden z najlepszych roków w mojej karierze. No cóż, apetyt jakby rośnie w miarę jedzenia i mam nadzieję na więcej. Pokazaliśmy dzisiaj, że jesteśmy dobrą drużyną. Jesteśmy na 5. miejscu. Niewielka strata do podium, także no będziemy na pewno na wiosnę walczyć o najwyższe cele. Jesteśmy w stanie to zrobić, na pewno mamy tutaj bardzo dobrą drużynę pod względem i piłkarskim, i pod względem atmosfery, także jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego w tym sezonie.